Szanowni Państwo, pozwólcie, że osobiście otworzę nasze dzisiejsze spotkanie. Przyznam, że długo wyczekiwane przede wszystkim przeze mnie, ale wiem też, że przez wielu z Państwa chcieliśmy się od tego radosnego dnia, kiedy właściwie wszyscy, jak tu siedzimy, odnieśliśmy zwycięstwo, bo to jest przede wszystkim Wasze zwycięstwo. Chciałam dzisiaj bardzo serdecznie podziękować, że znaleźliście czas, przyjechaliście do mojego Sycowa, ale jest to ziemia dolnośląska, a okręgiem również ziemia dolnośląska i opolska razem, bo taką ziemię reprezentuję dzisiaj w Parlamencie Europejskim. Dlatego pozwólcie, że zanim powiem kilka słów, które jestem wszystkim tutaj winna, ale nie tylko osobom tutaj siedzącym, również i wszystkim moim wyborcom. Zanim te kilka słów powiem, co robimy, w jakim kierunku zmierzamy, potem też poproszę o bardzo krótkie, jeśli ktoś będzie miał życzenie, refleksje czy też uwagi, bo taki moment też nastąpi. Zanim przejdziemy do już może bardziej i mniej oficjalnego, a bardziej rodzinnego, bo rodzina, niezależnie od tego, czy funkcjonowałam tutaj na polu polskiej polityki, w polskim parlamencie, a również w Parlamencie Europejskim, a może nawet tym bardziej w Parlamencie Europejskim, rodzina powinna być odmieniana przez wszystkie przypadki i nie tylko w języku polskim. Kochani, ja właściwie powinnam przywitać wszystkich razem i objąć naprawdę bardzo, bardzo serdecznie. Staraliśmy się zrobić to na początku, bo nie chciałabym kogokolwiek pominąć, albo żeby było tak, że kogoś wyróżniam, a kogoś nie. Nie, dlatego że tak jak powiedziałam, wszyscy Państwo, jak tu siedzicie, jesteście bardzo bliscy mojemu sercu, bardzo bliscy polskiej prawicy, ale i też od tego momentu, kiedy jestem w Parlamencie Europejskim, również bliscy europejskim konserwatystom, reformatorom, czyli krótko mówiąc wszystkim tym, którzy starają się przypominać o tym, co jest moim zdaniem najważniejsze, mianowicie o tym, na jakim gruncie powstała Unia Europejska, czyli o korzeniach chrześcijańskich. Nigdy nie myślałam, że po tych latach, kiedy Unia powstała, trzeba będzie walczyć o wartości chrześcijańskie Unii Europejskiej. Pani poseł, wiele ciepłych słów padło tutaj dzisiaj na tym bardzo sympatycznym spotkaniu w stronę pani wyborców i oczywiście to będziemy tutaj relacjonować za chwilę, ale ja chciałabym zapytać panią o jedną rzecz. Dlaczego dzisiaj obciachem jest to, że wierzy się w Boga, kocha się swoją ojczyznę, jest się patriotą? Dlaczego coraz mniej ludzi wierzy w te absolutnie fundamentalne wartości? Myślę, że przede wszystkim trzeba dzisiaj odrobić wiele, wiele lekcji w tej materii. Kwestia edukacji to jest fundament. Myślę, że zmniejszanie liczby godzin historii to już w tej chwili ma swój skutek. Myślę, że to jest też wielka rola mediów, gdzie niestety promocja rodziny zanikła, a bardziej promuje się różnego rodzaju inne formy, nie do końca odpowiadające modelowi tradycyjnej rodziny. Oczywiście żyjemy w wolnym kraju i każdy ma prawo do swoich poglądów, ale jednak te fundamenty, na których zawsze trwaliśmy i które pozwalały nam odzyskiwać chociażby wolność, prawda? Bo przecież gdyby nie rodzina, nie Kościół, proszę sobie wyobrazić 123 lata niewoli. No przecież już praktycznie po kilku latach powinniśmy zostać nie tylko wymazani z mapy świata, ale z serc. A jednak dzięki takim instytucjom właśnie jak rodzina, jak Kościół katolicki i jak wielu, wielu patriotów, czyli tych, którzy mieli tak naprawdę w sercu Polskę i nie bali się podejmować różnych zrywów patriotycznych, które dzisiaj wielu próbuje, moim zdaniem, ludzi, którzy chyba nie do końca kochają Polskę, bo negowanie wagi na przykład powstania styczniowego, czy negowanie wagi powstania warszawskiego jest dla mnie kompletną aberracją. Mówienie w takim kierunku wtedy, kiedy każdy zryw był wielką nadzieją dla wielu Polaków, którzy byli ciemiężeni, którzy żyli w beznadziei i widzą, że jednak są Polacy, którzy się zrywają, czyli można zawalczyć o własny kraj, o niepodległość, o to, żeby mieć własne granice, żeby można było stanowić o samym sobie. To było coś pięknego i dzisiaj negowanie tego i próba burzenia w umysłach przede
wszystkich młodych ludzi, to jest to, o czym mówiłam. Komuś zależy, żeby ten fundament u tych młodych ludzi podmyć, ale ja mam wielką nadzieję, że jest jeszcze bardzo wielu nauczycieli, którzy będą wychowanie patriotyczne absolutnie promować i że wychowanie patriotyczne nie będzie passé, że flaga polska, że orzeł, że nasz hymn narodowy, że nasze granice, że nasze państwo, może rozdyskutowane, to taka jest uroda demokracji, to nikt nic lepszego nie wymyślił, ale jednak nasze państwo i każdy, kto przede wszystkim był gdzieś, gdzie jest dzisiaj pożoga i jest wojna, to wtedy tak naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, jaką wielką wartością jest własne suwerenne państwo. Ale ja takiego doświadczenia nie życzę oczywiście nikomu, ale uważam, że jeśli coraz więcej osób, które wykorzystają swoje różne funkcje, mówię naprawdę to celowo i świadomie, wykorzystają pełnione funkcje dla promowania patriotyzmu, promowania, umiłowania ojczyzny, również mogą mówić na forum publicznym, to trzeba to robić, dlatego że trzeba w tej materii siać. Gdybyśmy tego zaniechali, to byłby największy grzech. Sporo do zrobienia w tej materii mają elity, tak? Bardzo dużo. Ja myślę, że tak jak elity niestety zrobiły wiele złego, tak samo dzisiaj myślę, że elity mają to do siebie też, że się tworzą. Dzisiaj jest sporo takiej elity, która jest jednak elitą propaństwową i propatriotyczną. I to jest ważne, żebyśmy na to zwracali uwagę i też w taki sposób kreowali różnego rodzaju wydarzenia albo podkreślali swoją obecnością na różnego rodzaju wydarzenia, nie dla autopromocji, bo ona, żeby zdobyć zaufanie ludzi, trzeba być między ludźmi, a nie tylko na różnego rodzaju wydarzeniach, ale jednak są takie wydarzenia, które powinniśmy podkreślać swoją obecnością. Pani poseł, wspomniała Pani o edukacji. Czy sądzi Pani, że te ostatnie lata, przyjmijmy na przykład 10 ostatnich lat, czy właśnie, czy może 15, czy braki w edukacji związane z promocją patriotyzmu, czy te braki były intencjonalne? Czy ktoś to wymyślił? Moim zdaniem w tym szaleństwie była metoda. To było celowe i świadome. Dlatego, że jak ja rozmawiałam z kolegami z poprzednich ekip, która była u władzy, mówiono, no przecież to jest takie trudne, takie nudne, ta młodzież tego nie jest w stanie już dłużej przyswajać, ileż można mówić wciąż o, prawda, historii Polski, historii powszechnej, to trzeba skrócić do pewnych elementów, a już w ogóle historia po 45 roku, czyli żołnierze wyklęci, podziemie niepodległościowe, piękne zrywy, przecież pamiętamy wiele, właściwie tysiące, by nie być miliony młodych polskich ludzi, jak późno dowiedziało się o tym, kto jest Rotmistrz Pilecki, kto to jest Rotmistrz Pilecki, kto to jest generał Nil, prawda? Kto to była chociażby Inka czy Zagończyk razem pochowani w Gdańsku. Ale walczy się dzisiaj z tymi bohaterami także. No niestety mamy bardzo silne jednak postkomunistyczne zapatrywania i widzimy, że te siły działają w kierunku walki z prawdą historyczną. A ona się broni sama. Popatrzcie Państwo, próbowano zalać betonem, przykryć betonem kości i groby żołnierzy pomordowanych, żołnierzy wyklętych. Na ich grobach i prochach chowano dygnitarzy komunistycznych, a jednak dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej, pan profesor Szwagrzyk, ale przede wszystkim to, co jest najpiękniejsze, wielu, wielu polskich młodych wolontariuszy odszukują kości pomordowanych żołnierzy wyklętych i nie pomógł żaden beton i nie pomogła żadna zakonserwowana komunistyczna władza. Ja mocno wierzę w to, że tych wielu, wielu młodych ludzi, bo dzisiaj młodzi ludzie jednak, jak się z nimi rozmawia, z bardzo wieloma z nich, garną się do chociażby na przykład Wojsk Obrony Terytorialnej, prawda? Chłopcy mówią, my chcemy umieć chwycić za broń, my chcemy umieć władać tą bronią. Czyli jakby mamy takie naturalne w genach Polacy właśnie z całą gotowość do walki o wolność. Po prostu. I rosnący prawdziwy kult Rotmistrza Pileckiego. Kult Rotmistrza Pileckiego, fantastyczny, to co zrobił chociażby w Auschwitz, prawda, dał się złapać w łapance, a potem zorganizować ruch oporu i przede wszystkim spowodować to, żeby meldunki przedostawały się o zbrodniach Niemców, przedostawały się do... Nikt nie chciał w to uwierzyć. Nikt nie chciał w to uwierzyć. Ja jestem... Właśnie teraz w Parlamencie Europejskim był wyświetlany raport, Auschwitz raport.
raport o Auschwitz, coś niesamowitego. Ludzie z narażeniem życia przesyłali te raporty o ilości pomordowanych ludzi, o tym, w jaki sposób to było robione. Bardzo konkretne dane, bardzo konkretne liczby i to dostawało się do biurka najważniejszych osób na całym świecie i okazało się, że oni chyba tak naprawdę nie wierzyli w to, że takie rzeczy mogą dziać się tutaj w Polsce rękami Niemców. A on to robił z konsekwencją, a potem zamordowany tak naprawdę przez reżim komunistyczny, po takim bohaterstwie. I to imponuje młodym ludziom. Taka odwaga, absolutny zmysł organizacyjny, zmysł bojowy, no każdy inny, a więc wielka inteligencja, mądrość, przede wszystkim na gruncie patriotyzmu. Naprawdę, proszę Państwa, to procentuje i nawet okazuje się, że po latach, kiedy nie można było odnaleźć jego prochów, młodzi ludzie pamiętają. Ja jestem z nich bardzo, bardzo dumna i dlatego myślę, że Polska nigdy nie zaginie i że pamięć o tych bohaterach będzie wieczna. Pani poseł, czy głos między innymi Pani, bo słyszymy Pani wystąpienia w Europarlamencie, czy ten głos tak ważny dla Polaków i dla wyznawanych przez większość Polaków wartości się w końcu w Europarlamencie, w Europie przebije? Myślę, że tak, bo ja jestem pełna nadziei, dlatego że po takich wystąpieniach bardzo często podchodzą europosłowie i pytają, czyli takie wystąpienie zmusza do pewnego myślenia i refleksji. Czyli to nie są tylko czytanie jakiejś prasy, często niestety z przedruków prasy u nas nieprzychylnej patriotyzmowi, nieprzychylnej temu trendowi, który jest w Polsce. Potem to jest przedrukowywane w różnych innych dziennikach różnych państw i potem to jest tak naprawdę drukowane w głowie tych ludzi. I ja ich absolutnie nie obarczam winą. Oni po prostu mają taki przekaz. A naszym zadaniem jest pokazać ten inny, ten właściwy przekaz, jaka jest prawda. I pytają, tak jak zapytali o wymiar sprawiedliwości, to rzeczywiście to prawda, że on był niereformowany przed 89. Ja mówię, tak. I tego broni pan Timmermans. No nie, no to rzeczywiście jest nie do przyjęcia. I zaczynają być tego, oczywiście przed nami wielka praca, olbrzymia praca na rzecz promocji fajnej, fantastycznej, przyjaznej Polski. Polska, która jest oparta na tradycji. Każdy, kto tutaj był, wywozi naprawdę bardzo dobre doświadczenia. Każdy, kto był turystycznie, jak rozmawiam z innymi europosłami, a byliśmy w Krakowie, byliśmy we Wrocławiu, byliśmy w Warszawie, byliśmy w Gdańsku, ale i też pamiętam młodzież po Światowych Dniach Młodzieży. Przecież ta młodzież była u polskich rodzin. I oni byli pod niesamowitym wrażeniem instytucji polskiej rodziny, takiej tradycyjnej, fajnej, zwykłej polskiej rodziny. No to jest absolutna siła i fundament i trzeba po prostu o tym ze spokojem mówić.